Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Matigonix i witam was w pierwszym odcineczku z nowej serii na moim kanale z gry Farming Simulator 22, a będzie to seria Sąsiedzi za płotu i oczywiście ze mną sąsiad The Dawid Games, witam cię. Cześć, witajcie, witam cię serdecznie i witamy was w końcu w pierwszym odcineczku z serii, którą przygotowywaliśmy bardzo długi czas, mówiliśmy o niej bardzo dawno, no i w końcu się udało, bo trochę czasu żeśmy tutaj przygotowywali to. Ogólnie co, przedstawienie gospodarstwa dzisiaj, drugie gospodarstwo u sąsiada zobaczycie na drugim odcinku, tak, dlatego dzisiaj jego gospodarstwa nie zobaczycie, zapraszam do tego oto pana. No i dzisiaj zobaczycie moje gospodarstwo, oczywiście tam pogadamy wszystkie rzeczy, powiemy jak gramy i tak dalej. Także nie przedłużając, znajdujemy się na mapie, Dawid? Jak Wiśnice. Wiśnice, właśnie, bo nie chciałem pomylić, bo ta nazwa jest prawie taka sama jak mamy na Wiśniakach. Tak. No i co, ogólnie tak, moja chałupka, oczywiście chałupę mamy. Ogólnie gramy sobie na poziomie trudności normalnym. Mamy 1 kwietnia, bo gramy na sobie na 3 dniach, ale w sumie to później jej powiem. Najpierw przedstawię wam tutaj gospodarstwo, także sąsiad tutaj przyszedł właśnie do mnie. No i co, mamy oczywiście bramę, także tak to tutaj wygląda. Mamy chałupę, jak sobie wchodzi. Widzimy, mamy przyczepkę, tutaj piękną Bożą, bo mam samochód, tak, także co, wchodząc na gospę, jak widzicie, kurde, jest klimacik, nie powiem, no. Mamy tutaj piesełka, którego możemy sobie oczywiście nakarmić, choć Pimpuś, oczywiście Pimpuś on się nazywa, bo jakby inaczej, no to może przyjdziemy sobie tutaj, bo tutaj są pierwsze ciągniki, możesz tutaj sąsiad mi otworzyć, żeby pięknie, o, dziękuję, tutaj sąsiad przyszedł też oglądać. Ciężko idzie, o kurwa. O kurde, no i patrzcie to, mamy oczywiście 2 ciągniki na początek, mamy 30. Taką bardziej rozgraconą, Dawid też będzie miał 2 ciągniki i ten mniejszy będzie bardziej rozgracony, tak żeśmy się umówili. No i co, ja mam oczywiście 30, a drugim moim ciągnikiem jest 60, którymi ogólnie dzisiaj będziemy sobie oba ciągnikami pracować, także to w sumie później pokażę, jak dokładnie one w środku i tak dalej wyglądają. Przechodząc sobie dalej, może tutaj sobie po kolei przejdę, żeby zaraz tutaj czegoś nie zapomnieć. O, tutaj co? Coś masz? Możesz roztworzyć tutaj. Przechodząc dalej, mamy tutaj piękny rozsiewacz, który sobie. O Boże. O! Mordo! Uważaj. Oj, czekaj! Czekaj, bo tu się. O Boże. O, czekaj. Dobra, to wejdziemy tą bramą. Tutaj drabinę postawię, bo się troszeczkę w paletę wbiła. Czekajcie, tu zaraz będziemy wchodzić. Czekaj. Chciałeś drabinę tu postawił? Tak, tak, mordo. Nie będziesz wchodził. Mniejsze o to, dobra, nieważne. Tutaj mamy rozsiewacz, piękny Boży. Tutaj sobie wchodzimy. Ogólnie nasze maszyny wszystkie są, wiadomo, uszkodzone i tak dalej. Zużycie wszystko jest ustawione, to stare, żeby to wyglądało. Milita, to, kurde, o Boże, to nie może ten rozsiewacz tu stać. Tutaj mamy, jak widzicie, piękną klotkę, którą będziemy sobie oczywiście różne rzeczy wozić. Przechodząc sobie dalej, dobra, tu możemy zamknąć, bo tutaj dzisiaj wchodzić już nie będziemy. Ten rozsiewacz dzisiaj będziemy sobie. No mordo, już nie otwieraj, tak odbieraj. No bo zwierzę zamknął. Boże, ten rozsiewacz już taki rozgracony będzie już na samym starcie. Przechodząc sobie dalej, tutaj mamy piękne drzewko, mamy studni oczywiście, bo tu wodę sobie wybieramy, wiadomo, na herbatę i tak dalej. Dobra, w sumie tu pokażę, dobra, tutaj jeszcze mamy przyczepę 3,5 tonowa, znaczy ona ma 3300 pojemności, tak jak widzicie, w miarę zadbana, troszeczkę wiadomo, przydałoby się odmalować za tam parę sezonów, ale póki co jest git. Przychodząc sobie dalej, tutaj jest też jeden z ważniejszych. Kolejny pojazd. O Boże, to się tak długo otwiera, dobra. Kolejny pojazd, bardzo ważny, bo mamy tutaj pięknego poloneza, oczywiście przyczepkę już do niego widzieliście, mamy poloneza. No, zrywny jest, to muszę przyznać, że jest zrywny, sąsiad już tutaj tam papierowy. Nie odkurzył nawet w nim w środku. No to spokojnie, tam odkurzać się zamówi, będzie dobrze. Grażyna tam odkurzy. No, tutaj takie duperele, wiadomo. Dobra, tu można zamknąć, dzisiaj polonezem raczej jeździć nie będziemy. Przechodząc sobie dalej, no to tu wiadomo, jakieś worki, tu jest większa, wiadomo, stodoła. Dobra, to zaraz sobie przejdziemy do tych stodół. Teraz tak, a w sumie ja tutaj nie pokazałem, więc pokażę tutaj. Tutaj wiadomo jakieś, no wiem, koło chałupy mam trochę tutaj nagracone śmieci i tak dalej. Tutaj mamy rowerek. Z budowy chyba nie chałupy ci zostało. Tak, to się z budowy, to kurde nie było kiedy posprzątać i tak dalej. Rowerek oczywiście tam to nie wchodzę, tam wszystko zarośnięte, nie ma czasu wziąć ogarnąć grunt. No tutaj ogólnie najprawdopodobniej w przyszłości, co mówiłeś?
Drzewo tu rośnie na pół gospy. No, leci się na chałupę nie przewaliło. No, trzeba będzie chyba pomyśleć, tu poobciąć trochę te gałęzie, niektóre tak idą na chałupę, ale to w przyszłości. Jak tu jest miejsce. To. No, w przyszłości tu jest miejsce ogólnie na silos, bo silosa nie mamy. Będziemy sobie na początku oczywiście zboża do stadoły ładować, wiadomo, ale tutaj w przyszłości w tym miejscu najprawdopodobniej gdzieś ten silos powstanie. Tutaj, no tu bordo właśnie jest taka. Nie widziałem, no to kuchenkę w ogóle jest. No bo tu wiesz, to jak świnie się przywozi, nie? A to w ogóle od ciebie, bo świnie będzie można kupić, nie? Ale to. No tutaj te chlebek. Tak, bo to jest miejsce ten. No. Nawet buty można ściągnąć, kurna, jak w domu. No, to taki domeczek można powiedzieć. No, przechodzę sobie dalej. Dobra, tu w sumie pokażę. A, tu jest opryskiwacz, oczywiście nasz. On ma 8 metrów, bardzo fajny opryskiwaczek. O, dziękuję, że otworzyłeś. Czytasz mi w myślach. Panie przodem. Panie tyłem. Także tak, tutaj jak widzicie mamy nasiona soi. Ubinu, przepraszam. Ponieważ dzisiaj ubin sobie będziemy siali. Wiadomo, jakieś nawozy. Nawóz oczywiście też pod zasiew. No i mamy oczywiście pszenicę. Obaj sobie daliśmy po 500 kilo pszenicy na start dla kur, bo zworkowaliśmy i tak dalej, żeby mieć coś na start. Więc nie zaczynamy całkowicie od zera, tylko coś rzeczywiście mamy. Tutaj dziękuję, że mi otwierasz. Tutaj mamy, jak widzicie, siewniczek. Tego nie zamykaj, mordo, bo dzisiaj siewniczek sobie będziemy brali. Warsztat, oczywiście tutaj bardzo piękny, wiadomo. No tutaj w miarę posprzątane, bo... O, młotek. Tak, młotek, żeby tutaj, no bo tu musiałem do tego dobić troszeczkę, bo tu jedno nie działało. Dobra, mniejsza o to, ogólnie, tu można sobie wejść. O, ja tu teraz wejdę po schodach, ojeju. No, kurde. Ci drzwi przymknę. Czekaj, weź przymknij drzwi, bo ja wejść nie mogę. O, dobra, udało się. Wchodzę sobie tutaj, nic nie ma w chwili obecnej, ale tutaj najprawdopodobniej jakieś kosteczki, takie duperele się pojawią, bo jest to fajne miejsce na te rzeczy. Ogólnie kosteczki są w innym miejscu, bo kostki mam, słomy, jak i siana. No i oczywiście, co najważniejsze, też trzeba pokazać, to główną stodołę. O, kurde, tutaj, chodź szybko, wejdziemy, o. O, proszę bardzo, 4 króweczki malutkie, fajne, ponieważ ja mam krowy. 4 krówki mamy, ogólnie mamy tu wgranego moda. I ten mod, mamy moda ogólnie na małe zwierzęta. I mamy moda, że... Znaczy ogólnie ten mod to jest jeden mod, tylko tam mamy go przerobiony. Pozdrawiam naszego Kamilka, Kamilosa oczywiście. No tam parę osób na pewno będzie go kojarzyło, który przerobił nam tego tutaj moda, żeby one tyle tego nie żarły, bo oryginalnie w modzie jest tyle, że jakbyśmy tu wsypali, powiedzmy... Tak, to przegięte po prostu jest oryginalnie w modzie, więc on nam tutaj to zmniejszył, także pozdrawiam cię. Ja jeżeli to oglądasz, w sumie nie ogląda, tylko słucha. Także mniejsza o to, bo jesteśmy na Discordzie, ale to nieważne. No i oczywiście główna tutaj stodoła. Wchodząc sobie do niej są też takie najważniejsze rzeczy. W tej stodole najprawdopodobniej sobie będę pszenicę magazynowo. Tutaj trzeba gdzieś to, jeszcze tam mleko rozstawić, ale tu wiadomo, tu jeszcze nie ogarnięte jest i tak dalej. Betoniarka do zaprawy oczywiście nasion i wszystkiego. Jakieś wiaderka, wiadomo, łopata, toczka, żmijka, workownica, tutaj wiadomo, ten do zaprawy, tutaj jak to się nazywa, przepraszam bardzo. Masz miejsce na kostek jeszcze nad tym, nad krowami. No wiem, tam też jest dużo miejsca. No, tutaj jest też do, oczywiście do zaprawiarki, no czekaj, też tam wejdę, pokażę. Ło. O Boże, jak się szybko wchodzi. No tutaj też jest fajne miejsce, ogólnie dużo miejsca jeszcze mam w tych stodołach. Ale nie wiem jak tam się wchodzi, chyba trzeba od krów sobie. Znaczy to trzeba od krów chyba wrzucać, no to tam, to się ogarnie, nie, to wiecie. Dobra, musimy zejść sobie, żeby się nie połamać. O, bardzo ładnie. Jeszcze tutaj musimy wrócić sobie do jednej stodoły, bo nie pokazałem. Dobra, o tu musimy wejść. Aha, fajnie, że ty wchodzisz od tej strony. Którędy mam wchodzić? U mnie drabina stoi od boku. A no bo to wiesz jak to ja jest, muszę dobra. Ja muszę od boku sobie wejść. Spoko. Wchodzę sobie tutaj. Jak widzicie, mamy już jakieś kostki. Nie zaczynamy, tak jak mówię, od zera. Mamy jakieś kosteczki, mamy trochę siana, mamy trochę słomy. Ogólnie też wam tutaj pokażę w zakładce zwierzęta, jak to wygląda. Właśnie, mamy oczywiście kury, mamy też kaczory, jak widzicie, kaczki. No i jeżeli chodzi o krowy, na sam pierw będziemy sobie karmić te krowy sianem, ponieważ no wiecie, żeby zrobić te mercha, jeszcze kiszonkę. No z kiszonką będziemy się bawić, ale na razie jeszcze nie mamy nawet silosu, więc trzeba będzie wymurować. Także tak to, światło tu tak to tutaj wygląda. No, światełko jest. Wszędzie, fajny... wszędzie dopracowa- tutaj doprowadzony jest prąd, gdzie się dało. Także dobra, tu schodzimy.
elegancko. No ogólnie dużo maszyn wam nie pokazałem, bo większość maszyn jest na tyłu gospy. Ogólnie. Zaraz wam się pewnie albo już rzuciła jedna rzecz w oczy, która troszeczkę jej brakuje, ale to później o niej powiem. No i ogólnie wchodząc na tył gospy, widzimy większość maszyn, które posiadam, ponieważ... A ty jajka żeś tu przeniósł, czy tu ci się pojawiają? Przeniosłem, no, żeby to wyglądało jakoś. Także mamy tutaj taki kurniczek, on ogólnie mieści 47 tutaj zwierzątek. Mamy oczywiście, tak jak wspomniałem, koguty jakieś, mamy jakieś kury, kurczaczki, kaczki, takie duperele, wiadomo, fajne. Tutaj trzeba, no tutaj mamy dużo wsypane w sumie tego jedzenia, no i one tu chodzą po całym tyłu gospy. Ale te malutkie są pisklęta. No, zajebiste to wygląda. Patrz, żebyś nie rozdeptał, bo to takie malutkie. O Boże, kogut mnie zaraz podziobie, dobra. Widać ci te pomidorki więdną. Ogólnie, mamy oczywiście też szklarnię z sąsiadem. Postawiliśmy, o Boże, no bo to nieważne co się stało. O, trzeba przenieść. Bo tu trigger jest oryginalnie, ale to nieważne. No, tutaj mamy szklarnię, jak widzicie oczywiście jak to na tyle gospy zastawione w pizdu wszystkiego, wiadomo. Tu oczywiście beczka na wodę, sąsiad będzie pożyczał ją, na starcie powiem, tak, ponieważ on nie ma. No i ogólnie ja sobie hoduję pomidorki, jak widzicie. Sąsiad co tam hoduje? Że będziesz mówił o siebie? Ja to mam u siebie. A, dobrze, że to nic mam o tobie nie mówić, tyle powiedziałem, że jak się nazywa nazwisko, no nie mówimy, no nie wiem. Nazwisko też, Rodo. Dobra, Rudo. Sąsiad to sąsiad, każdy złodziej, nie no żartuję, ten z tym sąsiadem to będziemy żyli, myślę, spoko. No i oczywiście tu blondyna, wiadomo, jakieś rurki. Co mówisz? Blondynę, chcesz mieć syna? A blond włosy mam, dobra, nieważne. Rozrzutniczek, 3,5 tony, fajny, o Boże, kura poniła, dobra, nieważne. Szkoda, że ja nie widzę tego, co tych zwierząt, co ty. No to jest właśnie szkoda, że tak farmingu jest, ale mniejsza o to. Rozrzutnik będziemy sobie przerabiać w przyczepę, ogólnie najprawdopodobniej na żniwa, na razie jest założony na rozrzutnik. No za szybko, no nie wiem, czy w tym sezonie będziemy robić akcję obornik, bo... No w sumie mamy tego obornika trochę, zresztą wam pokażę zaraz, także mniejsza o to. Tutaj kolejna ważna rzecz jest to... I właśnie, jak to się nazywa? Ja nie wiem, jak to się nazywało. Oto. Bo to jest taki chwastownik... No to chwastownik... jest do tak. No w sensie to jest chwastownik do ziemniaków. To jest chwastownik do ziemniaków, po prostu... Tak, sobie trochę pomiędzy ziemniaczkami. Tak, to jest do ziemniaków, bo w ziemniaki też będziemy szli. Tutaj jest mój piękny pług, on ma 1 metr akurat, 3 skibowy, fajny pług, muszę przyznać. Ogólnie, jeżeli... A, no dobra, to mniejsze, to powiem na twoim odcinku dopiero. No, ponieważ, jeżeli chodzi o intro, intro będzie od drugiego odcinka. Z tego względu, że na tym intrze będzie i sąsiada albo gospa i moja. Dlatego postanowiliśmy, żeby nie pokazywać sąsiada gospy, to będzie od drugiego odcinka intro. I tyle, ale intro jest już gotowe. I tam jest jeden szczegół, praktycznie niezauważalny. Easter egg tak zwany, więc musimy zauważyć to. Praktycznie niezauważalny, ale no... Jakby się przypatrzył... Mati zawsze się przywali do tego. Tak, ja wszystko wynajdę. No. Także mniejsza o to. Przechodząc dalej, jakieś krzaczki, wiadomo. Mamy bronki. Bronkami będziemy sobie robić jak i po siebie, tak i wiadomo po... tam, no wiecie, porce czy coś w tym stylu. Kultywatorek taki malutki, fajny. No wszystkie maszyny, jak widzicie, ubrudzone, ubrudzone. Bo ty na ty wałek miałeś? No wałek, żebym właśnie dokupił, bo tak bez wałka to tak ciulowo. Ogólnie nie mam też żółwki też, powiem na starcie. Będę pożyczał od ciebie. Także no mam kultywator, nie mam też żółwki. No tak żeśmy się podzielili, bo ja mam maszynę osionokosu, sąsiad nie ma. No, także to tutaj mamy, jak widzicie, zgrabiareczkę taką, no kurde fajna, nie wiem co, nie mogę powiedzieć więcej. Tutaj mamy piękną wiatkę, nie powiem, tutaj kurde, aby zbite, wiadomo, to tutaj wybudowane. Zbite, widzicie, to tak, są się zbiło te deski, żeby byle się tylko trzymało. No, aby było zostawione. Tak. No i tutaj jak widzicie, mamy maszynki. Mamy oczywiście pająka do rozwalania, znaczy przetrząsywania tutaj sianka. Mamy rotacyjną kosiarkę oczywiście. No i mamy kopaczkę, najważniejsze. Ja mam kopaczkę ogólnie, nie mam sadzarki, bo żeśmy postanowili, że sąsiad będzie miał sadzarkę, ja będę miał koparkę. A nie koparkę. U mnie jest koparka, wiadomo o co chodzi, wiecie o co chodzi. No bo no nie, no w sumie koparkę to można Ankę nazwać na przykład, to no jest kopaczka, no kopaczka. Niech będzie, jak to woli. Tutaj jest nasza przykryta prasa, właśnie elegancka. Tutaj jak widzicie... Ja idę skorzystać. Dobra, tam papier masz tam położony. Mamy cyklopa oczywiście, bo nie mam tura, więc będę musiał cyklopem ładować obornik. No i oczywiście obornik. Trochę tego obornika jest, bo 8 ton tego obornika mamy. Co A może jakaś dość... instrukcja, jak to się kibel otwiera? A co, to się zatrzasło ci, czy co?
O! Już się otwiera. Elegancko. Dobra, dziękuję. Co ja ci zamknę, bo ty. Op! A. Dobra, co nogo żeś wdepnął? Dobra, nie walę. Co ja ci tam papier dam? O! Poczekaj. A ty w sumie tego nie będziesz chyba widział, że ci ten papier podaję, ale. Czekaj. Dobra. O, się nie przeszkadzaj mi, skupić się muszę. Dobra, czy tutaj zostawiam papier pod drzwiami? Masz? O kurde, rolka mi do kibla padła. O, dobra, to jeszcze jedna masz przed drzwiami. Dobra, mniejsza o to. Tutaj jest ogólnie wyjazd do tyłu. Tutaj też możemy sobie, jak chcemy, to możemy wejść. O, patrzcie, ale te krówki zajebiście wyglądają. Jakie są dziaki fajne, jakie króweczki, dobra. Ci powiem, jak tu jeszcze jesteś, słyszysz mnie, otwórz kibel. Dobrze. No, coś stało. O, dziękuję, bo ten kibel to chyba na twoje polecenie tylko działa. Chyba wiem czemu nawet. Drewniany kibel zrobił na ten. Kolejna rzecz taka, mamy oczywiście beczkę na gnojowicę, bo tutaj będziemy sobie gnojowicę tutaj brać. No i w sumie co, czekaj, chyba dobra, chyba tu pokazałem. Mogę pokazać tutaj pola. Ogólnie parę pól pozasiewanych mamy, parę nie. Także tak, tutaj jak widzicie mamy malutkie pole pszeniczki. A, i jak już tutaj wam się rzuca w oczy precyzyjne. A co, doskonale, żeś tu sobie... Precyzyjne rolnictwo mamy, gramy na precyzyjnym tutaj, to pierwsza seria, gdzie gramy na precyzyjnym, także udało się. Także jakby tutaj coś źle robiliśmy, to nie hejtujcie, bo tak, to jeszcze tego. My się dopiero będziemy tu uczyć tego, także wiecie. Mamy tutaj piękną pszeniczkę, tutaj jest kolejne moje pole pod ziemniaczki, które... nie wiem, czy będę sadził pierwszy, czy Dawid, nie wiem. Nie, u mnie będziemy sadzić. A, no to u ciebie będzie. Ja nie będę nagrywał, ale tutaj ogólnie ziemniaczki będą. Na pewno będę nagrywał wykopki, bo no ja tego pola nie odpuszczę, nie? No, kurde, no zobacz, jak ten pole ma klimat, nie? No. Kurde. Dawid powiedział, że te pole mu się podoba, ale te obok mu się niby nie podoba. Także... No, te mi się nie podoba, tak jest. Jakby to było prostokątne, to jeszcze. Ale no. To jest taki więcej kwadrat niż prostokąt. No wiesz, kombajnista będzie miał przynajmniej łatwo kosić. Właśnie, nie mamy kombajnów obaj, także będziemy musieli tu, wiadomo, zamawiać kombajnistę. Naprawdę, tu się dużo akcji będzie działo na MP i tak dalej. I tutaj jest kolejne moje pole, pszeniczka, ponieważ jeżeli chodzi o zbaża, mam zasiane 3 pola pszenicy, ogólnie mamy 1,5 hektara. Obaj na początek. Mam 3 pola pszeniczki, jedno pole trawy, znaczy trawy, łąki. No i będziemy jeszcze siali sobie 2 pola łubinu oraz ziemniaków. Znaczy no ziemniaki, jedno będzie pole. No i tutaj, no, ścieżki próbowałem zrobić ładne. No chodź ale... pokaż od tego momentu. No w sumie tutaj pokażę, tam nie widzieliście. Tutaj jak widzicie ścieżki. Ta, tutaj ładnie wyszła ścieżka, także nawozy dzisiaj na pewno będą. Kurde, już tam się widzi, już pierdziela, tak? Jeszcze wszystkiego nie powiedziałem. Ile? 17 minut już pierdziela. Ja pitole. No to nie są prowadzenie, nie? Już dawno nie nagrywałem takiego odcinka, żeby tu muszę tyle rzeczy powiedzieć. Pewnie znowu o czymś zapomnę, że nie wiem. Tu sąsiada pola, w sumie to sąsiad co sam będzie pokazywał pola. Na mapie w sumie, jak wejdziemy sobie tutaj, to ogólnie mamy jeszcze pole numer 6, no to jest nasza łoneczka. Mamy 126 pole oraz mamy pole 50. I pole 50 dzisiaj będę siał. Chciałem pole tamtem w oddali, ale wtedy bym widział gospę sąsiada, no a sąsiad tutaj przestrzegł mnie, że po prostu pozwie mnie do sądu, jak pokaże jego gospę na pierwszym odcinku. Nie no, żartuję, tak nie było, ale coś w tym stylu. No. Więc tam jeszcze mam pole w oddali. A w tym lasku to jest klimat i zimnioczki. No. Tutaj będzie zajebiście wyglądało to. No i chyba w sumie wszystko. Gramy na poziomie trudności normalnym, żebyśmy tu nie mieli za łatwo, żebyśmy nie mieli za trudno, no i w sumie chyba wszystko już powiedziałem, no. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem, najwyżej przypomnisz, nie? Jeżeli o czymś... się u mnie jeszcze powie. No, jeżeli coś tutaj nie powiedziałem, no to się powie na odcinku sąsiada. Dobrze, my wsiadamy, se do 30, pięknie tutaj, ładnie. Ty sąsiad jeszcze jesteś, to bardzo dobrze, że jesteś. Ja ci popodpinam, bo jak pojedziesz, to teraz pojadę. Właśnie, dziękuję, tutaj trzeba jedyneczkę. Sąsiad bijamy. Nie słyszał moich gruchotów, które jeżdżą. Ojej, ja czekaj. Drzwi nawet przymknę. Dobrze, drzwi nie wiem, się przymyka, bo ja chciałem sam. Dobra, ruszamy sobie elegancko i ogólnie. Widzę nawet przewody pod hydraulikę masz doprowadzoną. No a jak? Góra, na kiedyś tam. No, to możesz się tura kiedy założyć, czekaj. A teraz ty o cyklopie gadał coś? Tak, powiedziałem o cyklopie, pokazywałem nawet. Co ty podpinasz? Rozsiewacz. A, dobrze. Chodź mi tu podepniesz, ładnie. Poczekaj, ja podepnę. O! O! Dobra. O, podpinaj. I wałek jeszcze podepnij. Proszę bardzo. O, dziękować. Dobra. Ty sąsiad coś dzisiaj będziesz robił, czy tak w ogóle tak... Ja to muszę na jedno pole sobie przysieję. Jedynie. Łubinem. A to jak chcesz, to możesz, ja bym ci pomógł tam naładować, ale zamroniłeś przychodzić.
No, ja sobie dam radę, czekaj, co ty będziesz? Dobra, to ty już idź, Nie, ja sobie tu już sam ogarnę, bo tobie będzie lagować zaraz. Bo ja to za nim naładuję wszystko. Tak. Dobra, to tam, cześć. Na skuśkę. Także jak widzicie, sąsiada mamy póki co dobre relacje, jak to się mówi, ale to wiecie. Dopóki nic nie odwali, to będzie dobrze. Nie no, żartuję. Ogólnie, no, będziemy sobie, wiadomo, tu pomagali na tej serii i tak dalej, ale no, nie będzie to na przykład, jak to Dawid powiedział, było to na serii... Jakiej to było serii? Raz? Siedzi naprzeciwka. Właśnie, ta seria, co my mieliśmy, kiedy to seria? Już dawno temu mieliśmy tę serię. Że tam normalnie w każdym odcinku żeśmy sobie pomagali, niezbyt było fajne, no to wiadomo, też będziemy sobie pomagać, ale najnie, że nie cały czas. Dobra, ogólnie tak, sprawa jest taka, że Polifowska jest pod zboża, żeśmy tak zdecydowali, a tutaj Saletron będzie na, już tutaj normalnie nawozić na zboże. Ja też muszę nawóz zrobić, przecież zapomniałbym. No przecież mordo, trzeba dać, jeżeli nie dawałeś, no umówmy się tak, że no tutaj będziemy robić jakbyś... A które było pod siew, w sensie przed siewem? Przed siewem to było ten zielone. Zielone, dobrze. No, ogólnie robimy tak jak na wieśniakach tutaj, że jak nie daliśmy przed siewem żadnej gnojowicy, obornika, no to ten musimy dać nawóz. Nawóz taki, wiecie, no pod zboże, nie? Bo to fajnie będzie wyglądało, wiadomo, na polskich gospodarstwach zawsze coś tak robi, bo te siewniki to nie mają podsiewacza, także... Wiecie, ja mam taki siewnik, że tam same ziarno się będą się sypać, także to co mówi się o podsiewaczu. No, a ogólnie, czasem ziarna się nie sypią. Ja wsypałem 150, dobra, to wsypię jeszcze jeden worek. Łe, to co? No, pamiętaj, że my tu ustawiamy na manualnym. No. Wsiewanie, będzie kabaret. Nie no, wiecie, musimy się tego nauczyć, znaczy mniej więcej już ogarnęliśmy, że na przykład jak chcemy, żeby już było na raz, tak jakby tak, ponawożone, to wtedy włączamy oto. Dobra, ja w sumie nie będę więcej sypał, to raczej powinno starczyć. Dobra, wsiadamy sobie tutaj i tak, jak widzicie, od razu nam się pojawiło tutaj rolnictwo precyzyjne, azot, zużycie nawozu i mamy tak, a jeszcze nie wykryto. No musisz czego? Na pole zajechać, dopiero. No wiem, czekaj, właśnie, tu musimy kliknąć tak, o, bo tutaj aktywuje automatycznie, nie chcemy tutaj automatycznego, chcemy samemu sobie ustalać, dobra, podnosimy sobie, aha, tu się widzę, nie będzie wyłączało, no dobra, to niech zostanie. To nie, to zostanie cały czas. I teraz tak, lecimy sobie, jak widzicie, no ta 30 jest uszkodzona trochę i tak dalej, no trzeba będzie remontować pewnie, no nie wygląda jakoś źle, trzeba by było odmalować, silnik naprawić i by było dobrze. Dobra, ja te worki 50 kilo mają? Tak. Jak najbardziej. 3 dla nas sypać. Dobra, tu się nawet nie rozpędzę, dobra, trójeczkę zapodamy, ale no, dobra, i tu sobie lecimy. Ścieżki są, wyłączone tam chyba ugniatanie, mam nadzieję. I tak, teraz musimy sobie ustawić, dobra. Kurde, i teraz jak się tu ustawia? O, czekaj. K i M. K i M, proszę ja ciebie, dobra. Łe, to ja nie mogę teraz jechać. Czekaj, na czerwonym to jest... Teraz idę. Czekaj, na czerwonym to jest już za dużo, tak? No ty masz tu, a no tu daj tak sobie 30 kilo. 30? No w sensie... No, znaczy, bo ta flaga, co oznacza ta flaga? Maksymalnie. Aha. No to maksymalnie by tak mógł. Teraz już tak... możesz tu sobie dodać do maksa, bo tu masz 165 na 200, no to tak trochę możesz tam sypnąć. No to ile kilo sypać, sąsiad? A flagę na zielonym, bo tam ci się ten stówek robi do no zielonego. No to flagę idealnie z flagą to 35 kilo jest. No to tyle będzie, no to ustaw 30, bo w niektórych miejscach masz więcej, w niektórych mniej. Tutaj dobra, 30, no to ustawię 30 kilo, o, dobra. I jak przejedziesz, to ja ci powiem, czy jest dobry. Dobra, ustawimy sobie ten pumat tutaj, nie wiem, na 10. A, to dobre. Dobra, włączamy. Boże! Kurde, na nogach mi dało. Dobra, działa. Dobra. No i masz tutaj na przykład w tym miejscu 185. Oj, to wygląda. No, teraz masz azot doskonale. Oj, tutaj mi skacze to. Aktualnie tu piszesz 160. No tak skacze, no bo w każdym miejscu inaczej jest. No masz nierówne ziemie są. No. Też. A to ja wiem. O. Azot tu na przykład tu jest. Kurde, jak to wygląda. Było. Dobra, sumisia we, bo jeszcze ten, naleci za dużo na ciebie, jeszcze coś ci się stanie. No. Dobrze. No. Ja idę sobie tam jeszcze siewnik zasypać, bo to zanim pojedziesz. Także to no takie fajne wiosenne tutaj nawozy, powiem szczerze. Fajnie. Ogólnie nie robiłem ścieżek na wszystkich polach, ponieważ na jednym polu mam doskonale, czyli na tamtym kwadratowym małym. A jeszcze na drugim polu, na największym, gdzie mam pszenicę, jest za dużo. Także tam to wypali normalnie tak to, że
Że masakra, bo jak da się tutaj za dużo nawozu, no bo każdy myśli, że o, tym więcej, to pewnie więcej zbioru, bo a to, tak to tutaj nie ma. Tutaj jak za dużo damy, to wtedy też wypali pszenicę i... Ej, a ile ogólnie planujesz odcinka? No jak jeszcze te siewy pojadę zrobię, no 40 minut będzie. A ile masz? 25. A, no to... No, tak się zgra wszystko, no to pierdzieliłem strasznie długo, no ale chciałem wszystko powiedzieć, tak pewnie wszystkiego nie powiedziałem, pewnie dopiero w montażu sobie przypomnę, że miałem to i to powiedzieć. No najwyżej się u ciebie dopowie, bo to do ciebie będziemy jutro nagrywać. No. My to ogólnie jutro mieliśmy nagrywać do mnie ten odcinek, ale dzisiaj już tak... Kurde, do wytrzymać nie mogłem, bo już save był przygotowany. Kurde, no. Tak widzę, musimy już się rozpędzić zanim włączymy, bo... Jak się tak włącza, to... Ta 30 ma trochę problem z wałkiem i... Ale sianie robimy na tym, na automacie. Tak, sianie na automacie z tego względu, że sianie to było za dużo tej pierdzielenia. O Boże! O, to nieźle, kurde, 30. Pod górę 2 jechała przez chwilę. No. Tak, bo to jest ogólnie ten sam mod. Tutaj ciapka, co mamy na wieśniakach. Tak? Dobrze, ja mówię? Tak. No. Także to... A on miał problem z wałkiem, tak? Czy nie? Mhm. Kto miał problem? On ma, przecież, no przecież nigdy go nie bierzemy do wałka. No. Bo to Władek ma z wałkiem dobrze, tak? Tak. Tak. No wszystkie inne oprócz... Oprócz tego. No. No ale no tutaj musiałem takie ciągniki wziąć. Sami zobaczycie jakie sąsiad wziął. Wziął oczywiście inne. Znaczy jeżeli chodzi o moce i tak dalej, no to ten mniejszy i większy to wziął w takich podobnych koniach jak ja. Tak samo. Ale sami zobaczycie jakie to są ciągniki. Dobra, ja żebym ponawoził sąsiad tutaj. Dobrze, sobie. Ja tu przyszykowałem się jak ty sobie pojedziesz. Na dwa przejazdy, żebym elegancko tutaj to zrobił. Także możemy się teraz tutaj elegancko wracać. I będę mógł w sumie jechać siać. I ogólnie pasowałoby... Żebym ja pojechał teraz, no w sumie najlepiej by pasował ten siewnik chyba bardziej do 30, ale pojadę 60, bo no nie chcę tutaj, no też chcę 60 porobić, nie ukłamując was. Dobra, tutaj nie będziemy stawiać tego rozsiewacza już z tego względu, że tam cały czas drzwiami o niego kłapiemy i tam widzieliście jak to wygląda. Dobra, tutaj sobie opuszczamy, zostawimy, na razie sobie to. No i chyba tam powinno już być dobrze, no żebym nie sprawdził, ale powinno już tam być git, nawóz zrobiony. A to ty możesz to z mapy chyba zobaczyć, nie? Tak, czekaj, pH azot. Ty na tym polu już masz, tak, to już jest najlepsze prawie. No i bardzo dobrze. U mnie to jest, chłopie, na tym polu obok to jest na czerwono. No, tak mało, ja tego nawozu to tyle dać. Dobra. O! No, 30 jak pali, to pali. Dobra. No. Zamykamy sobie drzwiczki, ja w sumie nie będziemy zamykać, jak pole pojedziemy, się zamknie. No kwiecień mamy, właśnie! Wiem o czym byśmy zapomnieli powiedzieć. Wiesz o czym? Czy nadal nie wiesz? Nie. Wiesz o czym byśmy zapomnieli powiedzieć? Zapomnielibyśmy powiedzieć o... O tym, że gramy... No niby na 3 dniach, to powiedziałem. Ale czas. Ale gramy... Znaczy no dzisiaj jest czas na 0.5. To jeszcze... Od następnego ustalić. Jeszcze musimy ustalić na jakim czasie gramy. Ponieważ gramy na 3 dniach. I chcemy robić tutaj w ten sposób, że w każdym odcinku będzie nowy dzień. Nie? Dzisiaj tak wyjątkowo gramy na takim czasie, ale od następnego odcinka będziemy na przykład grali na, nie wiem, czasie 10 czy 15, to jeszcze musimy zdecydować. To trzeba obliczyć ile godzin i ile tak. Ono odcinku. I będziemy robić w taki sposób, że... O kurde, że to podpiało dobrze. W taki sposób będziemy robić, żeby... Dobra, to podpinamy. O, dobra, wszystko jest dobrze. Tu się wałka nie podpina, nic, bo to kurde jedzie i sieje. Ło Boże. Ja wiem, że nie pszenicę, tylko soję będziemy siali. Znaczy łubin, przepraszam bardzo. O, dobra. Ja jak zmienić, żebyś to nazywało łubin, żebym się nie mówił ciągle. No ja się coś zmylę, bo tu soja pisze to przecież, nie? No, to dobra. Tam każdy wie o co chodzi. No ta. I ogólnie... właśnie. I chcemy, żeby na każdy odcinek był inny dzień. Na przykład dzisiaj jest pierwszy dzień, u sąsiada będzie już drugi. I na przykład ja będę chciał kolejny odcinek z kwietnia, to już będzie trzeci. Tylko to wtedy będzie tak, że będziemy mogli tak jakby tylko 3 odcinki nagrać, teoretycznie. Jak będziemy tak robić, no ale wtedy by na przykład raz wypadało do mnie 2 odcinki, do ciebie ja jeden, później na odwrót, na przykład w taki sposób by było. No ale wiesz, no 3 odcinki z każdego miesiąca, to jest naprawdę... Oje, Boże. Na przykład czerwiec, dobra, na przykład będzie pewnie tylko jeden, pewnie, bo na przykład, bo ty nie masz jęczmienia. No nie. No. No ale wiesz, mogę nagrać sianokosów, bo nie wiem jak to będzie z sianokosami. Właśnie. O, dobra.
Ogólnie do tego siewnika za dużo nie wchodzi. O, wsypałem niecałe waworki, już pełny siewnik. Ja mam nadzieję, że nie będę musiał za często tu jeździć. Ale ja mam, no nie no. Czekaj, ja gdzieś tu powinno pisać, ile ci będzie brało tego. Dobra, teraz żebym później nie zapomniał. A dobra, to jak się dojedzie na pole, to się ustawi automatycznie. A czemu mi mordo nie działa teraz ten? Co? Coś nie działa. Kurde, co jest? Ja skuśkę do sąsiada. Nie działa mi... zamykanie drzwi. W sensie, wiesz... Więc... zamknę, o, proszę. Dobra, to dziękuję, że zamknął. Dobra, nie wiem, już się coś zepsuło, już w pierwszym odcinku. Tak, to... czemu by nie? Dobra, lecimy. Ale on pasuje do kabiny, masz identyczny prawie kolor. No. O, i właśnie, teraz mogę powiedzieć, o co mi chodziło z tym. Nie, lepiej pasuje, ciapek by to zrobił, nie, 60 pasuje. No, może być. Ogólnie teraz mogę w sumie powiedzieć, o co mi chodziło z tym, że Gospie brakuje jednej rzeczy. No, brakuje jej drogi. Chodzi mi o to, że tak naprawdę mamy tylko przejazd. Ale ta przez... droga by się szczerze przydała z boku, bo ja zbijać do to pole za twoją gospą, muszę wiesz jak daleko przejechać. Tak? No, ja muszę je objechać tu daleko, mega. O Boże. O Boże, jak zlagowało. No też miałem lag, ale to serwerowy. No, serwerowy lag. No, i więc my sobie teraz lecimy na pole i tak. Znaczy, zastanawiam, no i na tych dniach, więc dajcie znać w komentarzach, na jakim czasie gramy. Ja bym tak proponował pomiędzy 10 a 15, myślę. W tych granicach? Aż? No bo to jak mamy, wiesz, grać w ten sposób, to... No w sensie to, żeby na tym odcinku minęło jak tam 40 minut, no to tak. Farmingu, żeby to było. Żeby to wyglądało w jakiś sposób, nie? Wiesz o co chodzi. No. No także... No ja się będę bawił w dawki. Jo. Ja jadę teraz na te pole. Siać to... Ale to ciekawe, czy jak ustawimy automata na wysiewie, czy to zawsze wyjdzie tak najlepiej. Ej, ładnie wygląda to. Ten 60 z tym siewnikiem. No mówiłem, że ona ładnie wygląda. Jak ja ją zacząłem, mówię, kurwa. No ładny zostawi, no. Także lecimy sobie siać ten łubin. No i co, jeszcze coś, czegoś nie powiedziałem? Czy powiedziałem już wszystko? Chyba wszystko. Możesz już zająć się pracami w końcu. No. A, jeszcze jak to robimy z tymi misjami? Bo ty mówiłeś, no, żebyśmy misji... nie robili. W sensie ja bym nie robił, jedynie jak będziemy mieli kombaj to na żniwo. No właśnie, bo na przykład no, chcemy coś tak rozwijać, żebyśmy obaj mieli wyrównane szanse. No, daliśmy sobie na początek mniej więcej, no tyle samo pola daliśmy i tak dalej wszystko. Tylko tam sąsiad inaczej, no dobra, to nie jest auto, to żebyś za dużo nie powiedział. Dobra, dojechaliśmy na te pole, ogólnie pole jak widzicie jest pięknie przygotowane pod zasiew, żebym przygotował. I teraz tak. Czekaj. Mamy soję, a czemu mi się to nie uruchamia? Halo, wjechałem w pole, a chyba że opuścimy. Musisz siewnikiem wjechać całym. To dopiero wtedy. O, i tutaj jest zmieniona ilość wysiewu. Auto. To jest, mam automatyczną? No musi. A czekaj, tu pisze, wyłącz automatyczne da... O dobra, czyli jest już ustawione to, tak? Tak. Tak. Czyli jest automat... O Boże, ale ja muszę dawkę zawalić. Sieje to? Sieje, dobra. Ej, ja muszę zawalić 180 kg na hektar. Nie, 666 kg na hektar, żeby mi... Czekajcie, muszę sobie biega tutaj dostosować. Może dwuja będzie dobrze? O, dobra, jest dwójka, dobrze. O, 9 na godzinę sobie będziemy cisnąć, pod górę trochę. Ej, bo to robimy na przykład przed sianiem, ile trochę nawozu na przykład, czy tam obornika i później jeszcze po siebie, żeby starczyło. Jo. A dodali, a nie dodałem chyba tego moda, że pokazuje ten licznik taki, co mówiłeś. Nie. No trzeba będzie dodać. No i do mnie się było. Dawid znalazł licznik, który pokazuje ile na jakie pole, jak, co tam pokazuje dokładnie, powiedz. Na tym liczniku? No. No, pokazuje ci ile potrzebujesz ten, jak to się mówi, no, na dane pole po prostu ile żeśmy wiedzieli, ile trzeba obornika, ile czego, ile nawozu i tak dalej. Aha, no to jest zajebisty mod. No. Także to trzeba będzie, będzie go trzeba będzie pobrać na pewno. Dobra. Ale tak trochę przy tej miedzy trzeba będzie później dosiąść jeszcze raz, bo to, żebym tak przejechał, bo trochę krzywe te pole z tego co widzę. Ale no dobra. Dobra, to ja nawozu tu już na swój odcinek będę kupował. No ja też muszę chyba dokupić, bo... Ja, no bo kupiliśmy po 6 worków, ale to kurde, te 6 worków to bym wsypał do siewnika, tak szczerze. Tego rozsiewacza znaczy.
No ja wsypałem 3 worki i zrobię kółko i już mi pójdzie 80 kilo. No. Także ale nie, kurde. To wygląda. Ale nie, tu będzie na pewno lepsza zabawa z tym, bo my się tym będziemy bawić tym, bo to no nie graliśmy na tym, więc to będzie. Nie gramy na automacie, po prostu chcemy się pobawić tym modem. Jo. No ale na zasięg to będzie, myślę, dobrze. Na zasięg, tak, no bo tego, no, jakbyśmy mieli w każdym momencie zmieniać trochę tu więcej, trochę mniej. No, to za dużo zabawy było. To jest też farming, to nie przesadzajmy. No. Także, no, jeżeli chodzi o sianie, no to będziemy siać w taki sposób, tylko jak będzie pryskać czy nawozić, to wtedy będziemy robić w taki sposób. Dobra. Poprzeczniaki ci na koniec zrobi. I będzie. A ciekawe, czy to tak będzie wychodziło ten... jak to się mówi, jak w realu i tego nawozu i wszystkiego. No... Ogólnie... Właśnie, dobrze, żebyś przypomniał. Ogólnie, jeżeli chodzi o ustawienia, tak, to, że normalnym gramy, to powiedziałem, ale nie powiedziałem tego, że gramy na... z wysokim zużyciu paliwa. Chcemy na tej serii, żeby to wyglądało w taki sposób, że nie kupujemy ciągnik i tankujemy go 2 razy, tylko będziemy go tankować dużo. Może co odcinek. No możliwe, no bo nie ustawiliśmy normalnego zużycia paliwa, tylko ustawiliśmy ten najwyższy. Że tutaj tego paliwa będzie szło, a szło. A wiesz co jest fajne? Co? Tylko przerwę. Że jakbyś się pomylił na przykład, jakbyś jeździł na przykład bez ścieżek po tym samym, no to ci nie doda więcej jakby tego nawozu. A, to dobrze. Na przykład ja tu zrobiłem jakiegoś mijaka i teraz jadę je poprawić, a miałem 5 litrów i to mi tylko bierze w momentach, gdzie nie zrobiłem. No to zajebiste. No. W sensie, z jednej strony fajne, bo nam jak dla początkujących, którzy się uczą, a z drugiej strony w realu jakbyś tak sypał byle gdzie w każdy kawałek, to byś dosypał. No. No. Nie, zajebiście to wygląda. Ja powiem szczerze, że dobrze, żeśmy to tak wymyślili, bo ja już ogólnie... Wiecie, znaczy wzięliśmy na tą serię, co prawda to, ale nie będziemy brali tego na żadną serię, bo teraz nie opłaca się z tym modem teraz zaczynać. Nie, jak już to na nowe. Bo to teraz jak będziemy go brali, to tylko na nowe serie, bo już na tych, co już gramy, to jest bez sensu to wprowadzać, bo to kompletnie, to nie ma już sensu tego wprowadzać. Więc na wieśniakach już tak jak gramy, to będziemy grali i na innych seriach, a tutaj będziemy się tym rzeczywiście bawić. Tak jak wspomniałem, na jednym polu mam za dużo nawozu, więc tam tej pszenicy spali, że nie wiem i... Jestem ciekaw, czy rzeczywiście dużo mniej sypnie, czy jak to będzie wyglądało, nie? No to nie jest sypać. W sensie, czy tam masz w porządku, czyli to nie jest jeszcze tak tragiczne. Znaczy tam miejscami jest, że za dużo. Spiszę źle. No. Tak? A, no to... Ale no to że za dużo. Na przykład nie będzie nic sypało. No, możliwe. Bo na przykład będziesz miał słomę, no ale ziarkę, a nie będziesz miał. Tak w realu bynajmniej było. No to właśnie się zobaczy jak będzie, nie? No i tu ogólnie trzeba działa, że mijaka pierdzielną. Trzeba będzie oczywiście kombajnistę wynajmować i w ogóle płacić, no bo my nie mamy kombajnów. Ja ogólnie nie wiem jak sąsiad, ale ja będę cisnął na pewno na początek w dzierżawy i pola, bo to najlepiej mi tutaj da, ja się powiem, dzierżawy czy ja będę cisnął, to może nie, jak już to w pola kupno od razu. No ale, kurde, no nie kupisz pola, przecież tutaj pole... Kupić jakieś, nie wiem, jakieś przynajmniej 30-arowe, to tam ile? 30 tysięcy chyba trzeba. Zaraz ci powiem, na przykład jedno pole, które ja bym chciał, że sobie patrzyłem, no to na przykład by kosztowało 20 tysięcy, 26, no, 28, tak to wiecie, 24, no niby zaczynamy, 17. Ogólnie zaczynamy ze stanem konta też 20 tysięcy, tak jak sąsiad, tak jak ja. Ej, a ubywa ci dużo, tylko ci przerwę? Kurde, możliwe, że starczy to, co żebym wsypał. Idealnie, bo ja zrobiłem połowę pola i zaraz jak połowę dopiero... jak masz tam zmienna ilość wsiewu auto, to ile ci pisze tych, ile masz tych kropek zamalowanych? Jedną. A. A co, to źle? Nie wiem nawet. No nie, bo to zależy od tam, od pola. Czasem ci na przykład tam trzy skoczy. Znaczy to zależy od pola, bo jak jest zła ziemia, to trzeba więcej siać, tak? No tak. No. No to ci tam automatycznie no dołoży. Tak, to mi to automatycznie ustawiło, że jedną kropkę, także tutaj jest dobra ziemia. No i kilka a ile mamy masz pól... nasion? No jeszcze pisze. 51 mam. Ale ile ci pisze tam na metr kwadratowy? 30. A, no to tu. No bo niektóre pola mamy dobre, niektóre złe. Także a wiecie. Ty będziesz zjeżdżał z pola, czy nie? Nie, ja już tutaj będę kończył na polu. A, no to dobra. To już 40 minut mam odcinka, to skończę na polu i będzie dobrze. No, także dosieję ten ubin. Na sąsiadu odcinku już uzgodnimy już resztę rzeczy, jakich tutaj... Nie mam jeszcze uzgodnionych do końca. No i intro będzie już od drugiego odcinka. Także to był dzisiaj taki pierwszy odcinek.
wiecie, taki przegadany bardziej i tak dalej, zapoznawczy. Dużo żeśmy tu nie zrobili praktycznie, ale już tutaj myślę, będziemy sobie nieźle z tą serią cisnąć i... No teraz już będzie więcej, bo jak tak. Już Matt jedzie mógł robić, to jak ja nie czekałem połowy odcinka, żeby on tu pojechał gdzieś. Jo. Bo ja przez twój cały odcinek jedynie to pochodziłem z tobą i rozwaliłem nawóz. Teraz no, i żeś mi drzwi pięknie ładnie otwierał, także bardzo dziękuję. Bardzo miłe to było z twojej strony, no, żeby mijaczków trochę porobił. No, ten siemnik trochę tak sieje, nie sieje, on ledwo sieje, trzeba gdzieś siemnik szybko też wymieniać. Także co, na dzisiaj to by było wszystko, więc jeżeli ten pierwszy odcinek, jeżeli nowa seria wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, co tutaj możemy jeszcze do tej serii dodać. Angażujcie się i w ogóle my wszystko będziemy tutaj czytać. I co, trzymajcie się, do kolejnego odcinka, już u sąsiada i cześć. Cześć.